Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy testować kolejnego chuligana, Forda Escorta. Zaraz wejdziemy, może tam gdzie jest jaśniej. I tak on sobie wygląda. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem do czego on jest. Tak, w sumie wszystkie chuligany są od tego samego, czyli od driftowania praktycznie. No niektóre są tam od jazdy offroadowej, ogólnie od stuntu takiego. Z połączeniem driftu i tak dalej, jakieś skoki, wiecie o co chodzi, no. I tak, nie wiedziałem od czego jest ten samochód, bo nie oglądałem filmiku Kena z tym autem, ale Ken Block nie driftował tym samochodem na filmiku, który ja oglądałem, tylko jakiś inny ziomek tamten był. Ken Block tam uczestniczył, ale chyba mu się nie chciało driftować czy coś. Tak czy inaczej powiedział, że to była ich rajdówka, a potem przebudowali ją na taki sobie samochód stunterski, driftowy. Za moment zajrzymy mu pod maskę, zobaczymy jak tam wygląda, zobaczymy opcje tuningowe. Sam jestem ciekaw co możemy z nim zrobić w Forzie Horizon. Ale mogę wam powiedzieć, że standardowo ma bardzo dziwne ustawienie, jeśli chodzi o drifting. No bo jest on od driftu, driftuje się nim spoko. Nie ma jakoś tam bardzo dużo mocy, ale ma odpowiednio, żeby robić naprawdę bardzo ładne, gładkie drifty i bardzo przyjemnie się nim driftuje. Niemniej jest to ustawienie takie, zwłaszcza jeśli chodzi o dyferencjał. Dyferencjał jest zablokowany i na przyspieszanie, co jest dobre, ale jest zablokowany także i na zwalnianie, gdzie ja zawsze totalnie go odblokowuję, żeby podczas gdy puszczam gaz, żeby ten samochód był bardzo responsywny. A tutaj mamy to zablokowane i gdy puszczam gaz, no właśnie te koła troszeczkę sprawiają, obracają się z tą samą prędkością, więc nie możemy bardzo szybko tego samochodu niby odwrócić, znaczy będziemy mieli z tym problemy, ale wygląda na to, że ponieważ ten samochód jest jakiś taki krótki, no to nie ma z tym jakby problemu podczas driftu i da się nawet całkiem fajne, gładkie drifty nim robić. Mimo że na filmiku z tym samochodem mamy pokazane bardziej jak on robi takie dosyć ostre zakręty, no, drifty, tak? Takie na małych przestrzeniach, no wiecie o co chodzi. A tutaj w Forcie takich przestrzeni nie mamy. Tu Apple, nie wiem czy oni tam oglądają w tym Microsoftcie filmiki ze swojej gry. Niech oni dodadzą nam jakieś miejsce, gdzie możemy tymi samochodami porobić takie stunty bardzo podobne do tego co mamy na filmikach z Kenem Blockiem. No kurde. W Fordzie Horizon 2 mieliśmy doki fantastyczne, mieliśmy lotnisko, jako tako też tam można było w tych hangarach sobie podriftować, a tutaj mamy lotnisko, ale to lotnisko ono jest takie przeplatane z shooterem, nie shooterem i ciężko tam porobić jakieś takie fajne drifty, wiecie o co chodzi. Jest tutaj w mieście jeden taki parking, gdzie można sobie pojechać i mamy takie czyste miejsce bez ruchu ulicznego i możemy robić sobie fajne drifty, to jest gdzieś tutaj jakoś właśnie w tym miejscu. Nie wiem, czy nawet nie tutaj. Gdzieś ten parking tu był, no ale to jest jeden parking, to mała przestrzeń, nie ma tam żadnych kontenerów, nic ciekawego w zasadzie. W Forzie tutaj Horizon 3 chyba niewiele mamy takich miejsc, gdzie możemy sobie podliftować, tak poćwiczyć chociażby, tylko zawsze mamy ten ruch uliczny. Chyba, że, znaczy ogólnie jest kilka miejsc, tylko że tam jest ruch uliczny, no nie? Na przykład moim takim ulubionym miejscem, no to jest na przykład tutaj. Jest kilka takich ulubionych, no ale mamy ten ruch uliczny tu i to wkurza, tak? Bo nie możesz sobie tego driftu tak poprowadzić, jakbyś chciał, powiedzmy. Samochód znajduje się w klasie S1. Nie jest podniesiony do maksa w tej klasie, ale spokojnie wystarcza taki tuning do uprawiania driftu. Czekajcie, czy... No dobra, pojedziemy sobie zaraz w drugą stronę. Więc tak, tutaj mamy kilka fajnych zakrętów, to oczywiście nie jest jedno miejsce, gdzie możemy sobie porobić drifty, ale jak najbardziej tutaj też się da. Ktoś ostatnio w komentarzach napisał, że fajnie jakby kolejna Forza była, znaczy świat kolejnej Forzy był stylizowany na Japonię. Zgadzam się z tym, podpisuję się rękami i nogami pod tym postem. Oczywiście, że tak, to by było super. A jest tam, gdzie zrobić tę grę tak dobrze, tylko nie wiem, czy tam są takie jakieś bardzo szybkie autostrady, jak myślicie? Byliście w Japonii? Wiem, że tam Krzysztof Gonciarz ma swój pomnik, może się warto jego zapytać, ale tak jeśli chodzi o drogi, to chyba nie zwracam na to uwagi, bo nie wiem, czy on ma prawo jazdy, czy nie ma.
i tak nie wiem, czy on się orientuje, czy tam są jakieś takie bardzo szybkie drogi. Można by zrobić klimat Tokio driftowy i w ogóle pole do popisu, nie? A ja mam takie wrażenie, że twórcy tej gry jakoś nie czują za bardzo potrzeb graczy, jeśli chodzi o tuning, jeśli chodzi o drifting. Jak myślicie? Macie też takie wrażenie, że my chcemy jakiś taki fajny klimat poczuć w tych grach, no nie? Oni chcą dają nam fajną grę, tak? Fajny sposób prowadzenia tych autek, ale jednocześnie brakuje tutaj jakiegoś takiego klimatu, który byśmy chcieli może od tych gier, taki jakiś undergroundowy, coś w tym stylu, wiecie o co chodzi, nie? No niby oni mówią tak, no zostawimy klimat undergroundowy NFS-owi. My robimy grę po swojemu. Spoko, ale kurczę... W Australii... Wszystkim na świecie Australia kojarzy się z pająkami, wężami, pandami, kangurami, ale nie z jakimiś tam super szybkimi furami, autostradami. Ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak wy, no. Jakoś tak jestem... No i Australia, dajmy Australię, niech będzie Australia, dajmy tu samochody, niech sobie jeżdżą. Tego jeszcze nie było. Okej, spoko. Ale klimat... Czy mamy tu klima? Kurde, rozgadałem się, a tu trzeba Forda Escorta obadać. Pyk. Czy da się driftować? Moim zdaniem jak najbardziej. Bardzo fajnie się nim driftuje. Bardzo... Mimo wszystko, że ten dyferencjał jest zablokowany na przyspieszanie i zwalnianie, to naprawdę jest responsywny ten samochodzik. Zobaczcie sobie sami zresztą te ustawienia. Jest responsywny ten samochodzik, bardzo fajnie się nim driftuje. Biegi są wydłużone. Tutaj mamy lekko negatyw z tyłu i z przodu. Z przodu mamy większy, mamy duży kąt skrętu. Nawet jeśli chodzi o sprężyny, to mamy ustawione na miękkie zawieszenie. Jest wysoko zawieszenie ustawione. Co tu mamy? Stabilizatory mamy miękkie. I jakoś to wszystko fajnie działa. Niby taki tuning niedriftowy. Ten dyferencjał, zobaczcie, 100% na hamowanie i na ten... I na przyspieszanie. Dziwna sprawa, no ale działa to dobrze. Jakoś tam. I fajnie się tym driftuje, naprawdę bardzo przyjemnie. Także plus, naprawdę bardzo fajnie zrobiony samochód. Przyjemny, ładny. Nie jest to oczywiście Mustang, którego testowaliśmy parę odcinków temu. Tamten to jest dosłownie wariat. Ale też. Ale też coś tam daje radę, nie? Też coś tam śmiga. Podejrzewam, że po jakimś tam bardziej hardkorowym tuningu. Samochód oczywiście też mógłby tutaj wariować jak ten Mustang. Mamy tu zainstalowaną chyba rzędową szóstkę. Bardzo ładnie, estetycznie wykonane wnętrze, komora silnikowa, zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, bo nie oglądałem filmiku z budowy tego auta. Natomiast słyszałem, że Kenblock na filmiku mówił, że projektowanie tego samochodu zajęło 2 lata. Konwertowanie go z tej rajdówki. Że... Dużo, szmat czasu, no nie? Możemy powiedzieć. I stworzyli coś bardzo ciekawego. Pyk. I tutaj jeszcze, tutaj mamy jeszcze jakieś zakręty, spróbujmy sobie. Takie arabskie drifty jak zwykle, żeby dojechać do zakrętu. Przesterowałem. No i tak, jak zauważyliście, pewnie mamy tu napęd na tył. I po konfiguracji, teraz jak chwalę kapcie. Można go przesterować dość łatwo. No dobrze, chodźmy w takim razie teraz do garażu. Zobaczmy, jakie mamy opcje tuningowe. Może troszeczkę go podniesiemy. Zobaczymy, co się z tym dzikiem stanie. Czy zacznie nam nagle fruwać, czy też nie. Skrzydeł mu dołączyć chyba się nie da, no bo to jest Forza, a nie GTA. No. Najpierw zobaczymy sobie Forza Vista. Zobaczycie sobie, jak wygląda w środku, jak wygląda ta komora silnikowa. Zobaczcie. Poważna sprawa, nie? Tak to wszystko jest tu ułożone, bardzo ładnie, zgrabnie. Ciekawe, czy w rzeczywistości takie, w rzeczywistości pewnie to wszystko brudne jest, driftowania i spalonej gumy. Światełka możemy sobie tu włączyć. Możemy sobie włączyć. Pyk. Tak to wygląda. Możemy sobie otworzyć drzwi. Mamy fotele, takie wyścigowe, no nie? Jakaś aparatura zaawansowana, goddammit. Z tyłu mamy dwa zbiorniki na coś. Jeden jest na pewno na paliwo, a drugi to jest chyba na paliwo lotnicze. Nie mam pojęcia. Ale jest. Do czegoś to służy. Nie wiem, czy... Nie mam pojęcia. Do czegoś jest. Jakieś hydrauliczne zawieszenie, tak dobrze mi się zdaje. Coś tam... Albo to sprężyn jest jakiś tam...
No ale tak, można tym fajnie. No jest to lekkie na pewno. Nie jest to ciężki samochód. Nie ma tu w ogóle żadnych wnętrzności poza tymi niezbędnymi, prawda? Tak on sobie wygląda w środku. Mamy tu bardzo dziwny na dachu wlot powietrza, ale estetyczny. Nie jest taki jak w Undergroundach, kojarzycie? Nagrywam teraz taką serię. O Boże, paskudnie te samochody tam wyglądają. Upgrades. Zobaczmy sobie, co my tu możemy zmienić. O spoilerowanie najpierw. O, coś mamy. Tak, możemy sobie dołączyć światełka. Możemy sobie zainstalować taki wielki pług, który wygląda dość ciekawie. O, już nie wygląda ciekawie. Widzicie to, co ja? Jak się spojrzycie tak od boku, to widać, że to jest tylko taka dokładka dołożona do tego, co było wcześniej, nie? Także chyba jednak wolałbym wybrać światełka, a swoją drogą trzeba sprawdzić, czy one będą się świecić. Spoiler. O, możemy sobie zmienić na taki, ale ten standardowy jest fantastyczny i nie chciałbym go wymieniać. No i jeszcze progi. A, możemy sobie chlapacze dodać, czyli zrobić taką rajdówkę z tego samochodu. Ale jakoś rajdówka z tego samochodu, tak fajnie poszerzony na drift, jakoś mi to nie pasuje. Oczywiście rajdówka jako Ford Escort jest spoko, tak, ale... Zobaczmy konwersję. Na 4 kapcie możemy zrobić, tu możemy coś, ale nie możemy zrobić swapa silnika. Bardzo ciekawe. Możemy, też nie ma jakoś tutaj dużo ulepszeń, więc pewnie wymaksowanie w klasie S1 to będzie tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Możemy sobie polepszyć. Cyk. I teraz pewnie będzie nam te gładsze drifty robił, takie wow, nie? Możemy offroadowe zawieszenie zainstalować. Oponki, czy coś możemy? Tak, możemy sobie sportowe i wyścigowe, i wersję Horizon, i jeszcze wersję Hot Wheels, która jest taka sama jak wersja Horizon i taka sama jak opony wyścigowe. Tak, jak opony wyścigowe, no. Więc dajmy sobie takie czerwone obwódki. Możemy tu wymienić, poszerzyć sobie koła, ale chyba nie chcę robić tego w wersji driftowej. Felgi są bardzo w porządku. No i w zasadzie tyle, co możemy zrobić z tym samochodem. I tak jak mówiłem, prawie wymaksowany w klasie S1. Pytanie, czy po włączeniu kontroli trakcji będzie to dobry samochód wyścigowy? To już pozostawiam wam. Wy musicie sobie to sprawdzić. Ja natomiast sprawdzę, jak będzie się nim teraz jeździło. Ja to raczej driftowało. Więc tak, już widzę, że chyba trzeba coś z ustawieniami skrzyni biegów porobić. Nie, już są dobrze. Teraz właśnie są dobrze. 299 km na godzinę, to jest spoko prędkość na klasę S1. No i teraz powinien być szalony. Więc chodźmy może... Teraz na każdym biegu powinien kapeć się palić. I tak jest. Chodźmy sobie tutaj w prawo. Tak, zdecydowanie bardziej responsywny jest teraz po tym delikatnym tuningu. No, jest trudny. Jest bardzo raptowny. To kwestia jeszcze, wiecie, polepszenia jakoś tam tuningu, jeśli chodzi pod drifting, nie? No, ale ogólnie tak, bardziej żwawy jest to na pewno. No w klasie S1 warto sobie już go wymaksować, jak widzieliście, już prawie maksik jest. Specjalnie tak zrobili, żeby każdy gracz sobie go tak zrobił. Zresztą mocniej się go zrobić nie da. Dałoby się tam jeszcze na pewno 4 koła dać. Wtedy może by nawet całkiem dobry do ścigania był. Dobra, sprawdźmy ile wyciągnie. No 299, czyli niecałe 300 pokazało nam na symulacji. I gdzieś tak około 280 w normalnym wyścigu będzie osiągał, bo tu zaraz nowy zakręt będzie, więc zanim się rozpędzi tej prędkości, to trochę czasu minie. Tutaj mamy fajne zakręty. Wow, jak tam fajnie mgiełka na górze w Fordzie. Dobrze, i tutaj mamy zakręciki. Na piąteczce, proszę bardzo, jak ładnie. Ops, ops, ops. Czuję, że ten samochód jest lekki, naprawdę. Odbiło mnie mocno. Myślałem, że go utrzymam, ale nie, spadł. Słabo trochę. Także tak to wygląda. Ford Escort. Piszcie, co o nim myślicie. A, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, tu chyba nie możemy w Fordzie włączyć sobie światełków.
i teraz Lucek dobrze poleciał. Fajnie by było, jakbyście sobie tu włączyli właśnie światła, nie? Uuuuj, spieprzyłem, nie fajnie. Można nim fajnie też podliftować, chociaż Mustangiem lepiej jakoś było. Ciekawy jestem, właśnie, to musimy sobie chyba do tunelu wjechać. Moment, wjedziemy sobie do tunelu. Tunel jest gdzieś... tu chyba. Tu będzie tunel... nie, gdzie jest tunel? Gdzie to tunelisko było? Czasem nie tu? Tu się wyjeżdżało z miasta, tu był ten za... nie, no tu musi być ten tunel. Tyk, tyk. I w tunelu powinno nam się światło zaświecić. Zobaczymy, czy te, które dołączyłem sobie do samochodu, czy się zapalą. No, podczas jazdy w tunelu powinny się zapalić. Jeśli się nie zapalą, no to lipa. To będzie tu? To będzie tu. No to jesteśmy w tunelu. Uwaga. A, zapalają się, także fajnie, nie ma lipy. Możemy sobie całkiem ciekawie zmodyfikować samochód. Odrobinę spersonalizować, ale no bez przesady, niewiele tej personalizacji mamy. Możemy po prostu zrobić z niego rajdówkę, jeśli by ktoś chciał, ale tak poszerzony, ładny samochód, myślę, że bardziej pasuje albo pod wyścigi szosowe, albo pod driftowanie. Takie jest moje zdanie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.